Cześć! Wreszcie udało mi się przekopać przez całą historię niesamowitego, inspirowanego nordycką mitologią planu, jakim jest Kaldheim. Przyznaję, że jestem mocno zaskoczony tym, jak bardzo Wizardzi zaczerpnęli z nordyckich mitów, ale i tym, jak bardzo rozbudowany i dopieszczony jest ten świat. Od razu zaznaczam, że materiału jest tyle, że starczy go na dwa odcinki. Dzisiaj zapraszam Was na film, który wprowadzi Was w klimat planu i zasady tu obowiązujące. Przedstawię Wam krainy, bogów, monstra, historię i garść opowieści dziejących się w czasie naszej wizyty. Opowiem Wam o Niko, Arnim, Lafril i Ranarze. Natomiast główny wątek z Kajom i Tibaltem zostawiam sobie na deser. Zapraszam na wycieczkę po World Tree. Każdy plan, który do tej pory odwiedziliśmy, był mniej więcej spójny z tym, co nas otacza. Wiecie, niebo, ziemia, gwiazdy. Kaldheim jest nieco inny, a przez to jest tak ciekawy. To nie jest jeden spójny plan, a 10 głównych krain, które są ze sobą w magiczny sposób splecione. Te więzy manifestują się pod postacią World Tree i jego gałęzi, podtrzymujących te krainy. Co ciekawe, fakt znajdowania się na gałęziach nie oznacza, że te mini światy są statyczne. Wręcz przeciwnie. Ciągle się poruszają, a czasem dochodzi do sytuacji, kiedy nakładają się na siebie. Takie zjawisko najczęściej jest dość wybuchowe i nazywa się Doomscar. Pierwszą z krain, którą poznajemy, jest Bretagard, czyli domena ludzi, a w zasadzie 5 wiecznie skonfliktowanych klanów podążających za swoimi kodeksami. Te klany to praworządni Beskir, służący demonowi Wargotowi Skelle, wielbiący biesiady Tuskeri, nomadzi Kana, oraz tajemniczy magowie i zmiennokształtni Omen Seekerzy. Druga kraina to należący do krasnoludów Axgard, pełen niesamowitych konstruktów, z których najznamienitszym jest miasto 8 wrót. Dalej mamy Gnotwold, czyli krainę, w której obecnie żyją niedobitki gigantów i ich mniejsi bracia trolle. Jest to miejsce pełne gęstych lasów i ruin dawnej świetności gigancie cywilizacji. Immersturm to świat demonów, lawy i ognia. Lepiej się tu nie zapuszczać, bo jeśli nie usmaży nas żywiołak, nie pożre demon, to w najlepszym razie staniemy się przekąską dla smoka. Dalej jest Istfel, czyli kraina leżąca u podnóża World Tree, otoczona przez wieczną rzekę. Istfel jest de facto za światami, w którym duchy zwierząt i ludzi spędzają wieczność na imitacji śmiertelnego życia. Natomiast nie jest to wymarzony odpoczynek. Jedynym ciekawym obiektem w tej krainie jest Pałac Bogów, który w zasadzie nie wiadomo dlaczego znajduje się akurat tutaj. Lodowy Karfel to domena, w której kiedyś rządzili potężni królowi i królowe, a obecnie wszystko jest w ruinie, a świat zamieszkują draugrzy, czyli inteligentne zombie. Na ich czele stoi ostatni z królów Karfel, nieumarły Narfi. Karfel znany jest z zakopanych pod górami śniegu skarbów oraz ze swojej armii, która pod dowództwem nieumarłego licza wykorzystuje każdą możliwą okazję, żeby najechać inne światy. Między innymi dlatego Omen Puffs są tak niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, kiedy może cię odwiedzić armia Draugrów z wizytą. Jeśli dodać Draugrów do Istfel, to okazuje się, że kwestia śmiertelności jest zupełnie inaczej postrzegana na Kaldheim niż na innych planach. Dalej na liście mamy Lidjara. Pokryty jeziorami i lasami iglastymi świat zamieszkiwany głównie przez zmiennokształtnych i tak jak oni, sama kraina też ciągle ewoluuje. Zmiennokształtnych dzielimy na zielonych, których nazywamy Gladewalkerami, czyli wędrującymi po polanach, albo na niebieskich. Ci drudzy to Cowwalkerzy, czyli wędrujący zatokami. Jedna z legend głosi, że elfia bogini Einir stworzyła cały ten świat jako kryjówkę dla uciśnionego plemienia obdarzonego przez nią mocą zmiany kształtu, które uciekało przed złym jarlem. Kraina zamieszkiwana przez elfy to Skemphar. Na ile dobrze zrozumiałem, to całą krainę spowija cień, ponieważ dojście jakiegokolwiek światła przesłaniają wielkie gałęzie wielkiego drzewa. Elfy dzielą się na leśne i cieniste. Obecnie po raz pierwszy od wieków nie toczą między sobą wojny, zjednoczeni pod jednym królem, Haraldem. Przed tym jak obecni ludzcy bogowie zyskali na popularności, na całym planie dużo bardziej popularne były elfie bóstwa z rodziny Einir. Wreszcie źródło światła dla całego Kaldheimu, kraina zamieszkiwana przez Walkirię, czyli Starnheim.
Na Kaldheimie nie ma słońca ani księżyca, a za całe światło służy mistyczny glif znajdujący się w centrum tej właśnie krainy, która rozświetla wszystkie pozostałe. O ile Istfel to neutralne zaświaty, tak Starnheim to miejsce pośmiertnego wypoczynku dla wszelkiej maści bohaterów, którzy zginęli honorowo w bitwie, a Walkirie zabrały ich do miejsca, w którym w nieskończenie wielkiej hali trwa uczta, a miód nigdy się nie kończy. Co ciekawe, Walkirie dzielimy na dwie odmiany. Shepherds, przenoszące duchy bohaterów do Starnheim, i Reapers, tępiące przejawy tchórzostwa i eskortująca takie właśnie duchy do Istfel, piętnując je przy okazji specjalną runą. Walkirie zawsze podróżują w parach, gdyż nigdy nie wiadomo, która z nich będzie miała więcej pracy. Ostatnią krainą jest Surtland. To ciekawy miks, w którym pokryte śniegiem i lodem pustkowia przecina lawa wypływająca z setek wulkanów. Tu obecnie żyją giganci, którzy również dzielą się na dwie odmiany. Lodowi są inteligentniejsi, badają runy i sekrety kosmosu. Z kolei ogniści giganci preferują szybsze i bardziej bezpośrednie rozwiązania siłowe. Lodowi nie lubią towarzystwa, nawet swych ognistych braci. Lubią natomiast budować swoje twierdze w najlepszych i najbardziej dogodnych lokalizacjach, w tej dość niebezpiecznej krainie. To prowadzi do niekończących się konfliktów między obiema odmianami. Teraz przestrzeń między 10 krainami wypełnia swoista mgła, którą nazwano kosmos. Oddziela ona poszczególne światy i to dość skutecznie, bo zwykły śmiertelnik nie jest w stanie się przez nią przedostać, bez pomocy potężnej magii. Jeśli spróbuje, to bardzo szybko popadnie w szaleństwo i skończy w brzuchu jednego z antycznych magicznych stworów grasujących w tej przestrzeni. Najstarszym i największym jest wąż Koma. Nie oznacza to jednak, że podróż między światami jest kompletnie niemożliwa. Wręcz przeciwnie, jest na to kilka sposobów. Po pierwsze, istnieją specjalne ścieżki, które niczym gałęzie łączą poszczególne światy. Zwą się one Omen Paths i pojawiają się dość randomowo, często zapowiadając zbliżający się Doomscar. Drugą metodą są specjalne longboaty, okręty, którymi nawigują shapeshifterzy w wyspecjalizowaniu w kontrolowaniu i odnajdywaniu Omen Paths. Niczym Charon mogą przewieźć śmiertelników między światami. Wreszcie mamy cały szereg istot, które potrafią wędrować przez kosmos bez jego zgubnego efektu, czyli elfy i bogów. Porozmawiajmy sobie chwilę o tym zbiorze bardzo ciekawych indywiduów. Bogów jest całkiem sporo i dzielą się na rodziny. Obecnie panująca nazywa się Scotty, a ich moc pochodzić ma od eliksiru zawierającego esencję kosmosu i World Tree. To on zapewnia im długowieczność, wyjątkową siłę, szybkość i indywidualne moce odzwierciedlające ich domeny. Co ważne, ci bogowie bardzo przypominają tych nordyckich, są równie kapryśni, nieobliczalni i destruktywni. Do rodziny Scotty należy Aldrund, który jest ewidentnie Odynem, najmądrzejszym w całej familii, Raydan, bóg sprawiedliwości, Halvar, bóg bitew, Egon, odpowiadający za śmierć, Thoralf, bóg piorunów, Brigi, bogini przechwałek, Cosima, władająca morzami i oceanami, Tergrid, odpowiadająca za strach, Walki, czyli bóg kłamstwa, Esika, sprawująca pieczę nad World Tree i Eliksirem, i Kolvori, czyli braterstwo, i wreszcie Jorn, bóg pogody. Niektórzy, tak jak Walki czy Thoralf, są ewidentnie zerżnięci z mitologii, inni nieco mniej, ale wszyscy, podobnie jak postaci z nordyckiego uniwersum, przemierzają krainy śmiertelników i mieszają w ich życiach. Tak z grubsza przedstawiają się warunki panujące na tym planie. Zanim jednak przejdziemy do side stories opowiedzianych w ramach Kaldheimu, wspomnę jeszcze tylko o pewnej magicznej substancji, która dla śmiertelników jest zabójcza, natomiast dla bogów stanowi uniwersalny materiał. Tyrit to esencja World Tree, żywica, tęczowa substancja, która jest elementem składowym eliksiru nieśmiertelności, ale też na przykład wykuto z niej miecz, do którego sobie jeszcze wrócimy. Dobra, na pierwszy ogień weźmy moją ulubioną historię o Arnim Goldlipperze, a w zasadzie Arnim Brokenbro. Ten wyjątkowo niski, rudowłosy przedstawiciel plemienia Tuskeri, mimo wyjątkowych gabarytów, nie odbiegał temperamentem od innych kąpanych w gorącej wodzie przedstawicieli swojego klanu. Jego historię poznajemy z perspektywy dwóch Walkirii, Alain i Niali, które obserwują jego poczynania, chcąc wreszcie zabrać go na zasłużoną wieczność do Starnheim. Ten jednak wymyka się z objęć śmierci z podniesioną głową, uśmiechem na twarzy i błyskiem w oku, mówiąc raz po raz not today. Jego mały oddział pokonuje przeważające siły wrogiego plemienia, czy też zabija młodego smoka, raz za razem odwlekając nieuniknione.
W trakcie tych kilku pomniejszych epizodów z jego życia poznajemy również historię, za którą stoi jego przydomek. Otóż okazało się, że pobliską wioskę ograbiła i uznała za swoją siedzibę banda trolli. Arnie uznał, że to świetna okazja do rozlania odrobiny krwi i dobrej zabawy w słusznej sprawie. Zabrał swój oddział i ruszył na łowy. Problemem okazała się jednak liczba trolli mających znaczną przewagę. Nie chcąc stracić zabawy czekając na posiłki, Arnie postanowił przechytrzyć trolle i wyzwał ich przywódcę na pojedynek w zderzaniu się głowami. Okazało się, że niski mężczyzna, braki we wzroście, nadrabiał twardością czaszki. Pojedynek trwał dość długo, a troll zaczął się bać, że przegra. Postanowił więc oszukać i zamiast czoła nadstawił zęba. Troll przegrał, a Arnie dorobił się nowego przydomka i pamiątki wbitej w czaszkę do końca życia. Kolejna historia, a w zasadzie elfia legenda, dotyczy ich królowej Lafril, która przed wiekami dostąpiła możliwości dołączenia do Einirów, czyli wcześniejszej rodziny bogów, o której wiemy naprawdę bardzo niewiele. Lafril przewodziła elfom jeszcze zanim te podzieliły się na cieniste i leśne. W tamtych czasach Zjednoczone stawiały czoła najróżniejszym monstrom pochodzącym z masy kosmosu. Do Lafril zaraz po tym, jak stała się boginią, dołączył tajemniczy wilk, który potrafił otwierać przed nią omen pafy i zabierać ją w miejsca, gdzie była najbardziej potrzebna. W taki właśnie sposób w jedną z pierwszych misji Lafril udała się na ratunek innemu wilczemu szczenięciu i dziewczynce napadniętej przez draugrów. Okazało się, że zarówno jej wilk, Lukia, jak i wilk dziewczynki, Kit, to dzieci jednego z najpotężniejszych bytów kosmosu, wilka Sarulfa. Ten mityczny zwierzak ustępuje jedynie samemu Komie i ma ponoć więcej dzieci niż Lukia i Kit, które strzegą magicznie uzdolnionych i szalonych, służąc im często za przewodników. Na koniec tej opowiastki pojawia się oczywiście sam gigant i przekazuje dar wszystkim elfom, które odtąd mogą swobodnie poruszać się po jego domenie i komunikować z jego podopiecznymi. Poznajemy również legendę o strażniku bramy między krainą umarłych Istfel a Starnheimem. Otóż pewien zasłużony wojownik imieniem Ranar został przez swojego jarla zostawiony na straży dzieci, kiedy sam jarl udał się wraz ze swoimi pozostałymi wojownikami, by odeprzeć inwazję stworów, które wdarły się do krainy przez Omenpath. Niestety jarl i jego drużyna zostali uwięzieni po drugiej stronie przejścia, a Ranar został sam z dziećmi. Mimo wieku i wielu niebezpieczeństw nie opuścił swojego posterunku, nie tylko chroniąc młodzież, ale też trenując i przygotowując ich do życia. Wreszcie, kiedy dzieci były już gotowe, by o siebie zadbać, walkirie zabrały Ranara. Lecz ku jego zdziwieniu, nie do Starnheim, a do Istfel. Tam nasz wytrwały wojownik błąkał się przez jakiś czas, aż spotkał przebranego boga śmierci Egona, który pragnął dostać się do Starnheim. Namówił Ranara do pomocy i wspólnie spróbowali sforsować bramę i pilnującego jego i króla niedźwiedzia. Kiedy im się to udało, pojawiła się walkiria Firia, oznajmiająca Egonowi, że jeszcze nie zasłużył na wizytę w Starnheim i rozkazała Ranarowi zabić boga. Ten posłusznie wykonał zadanie i stał się strażnikiem bramy. Firia poinformowała go, że Egon wróci do kosmosu, po czym będzie próbował raz po raz przedostać się przez bramę. Cykl będzie się powtarzał, a Ranar będzie od teraz pilnował bramy. Wojownik zyskał więc nowy posterunek i nowych podopiecznych, gdyż stał się nie tylko strażnikiem bramy, ale i obrońcą duchów w Istfel. Wreszcie, pozwólcie, że opowiem wam teraz historię nowego, niebinarnego wędrowca Niko i tego, skąd się wzięło w Kaldheim. A na początku zaznaczę, że niebiesko-biały wędrowiec wszędzie opisywany jest przy pomocy liczby mnogiej, a wizardzi bardzo wystrzegają się wszelkich zaimków. Ja się nie czuję kompetentny, by więcej powiedzieć na ten temat, bo zwyczajnie jest dla mnie za szeroki, więc pozwólcie, że skoncentruję się na samej historii, a jeśli gdzieś pomerdam zaimki, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Niko oryginalnie pochodzi z Terosa, planu, gdzie bogowie przeznaczenie jest na porządku dziennym. Kiedy pojawiło się na świecie, wieszczka przepowiedziała fantastyczną przyszłość i heroiczne czyny. Od dziecka trenował, by stać się fantastycznym atletą, a z czasem dorobił się przydomku tego, który nigdy nie chyba. Powoli zyskiwało sławę na arenach rodzinnego miasta Meletis, cały czas jednak nie czuło, by heroiczne czyny, jakie popełniał, miały jakiekolwiek faktyczne znaczenie. Niko czuł się kierowany i pozbawiony prawdziwego celu. Podczas finalnego starcia, największego turnieju od lat, celowo spudłował swoją włócznią, chcąc w ten sposób zadać kłam swojemu przeznaczeniu. To miało miejsce dokładnie wtedy, kiedy bogini przeznaczenia Klotys znowu zaczęła wywierać mocniejszy wpływ na Teros. Co więcej, zaczęła egzekwować przepowiednie przy pomocy swoich agentów. Jak pamiętacie, jednym z nich był na przykład Kalix. Inny taki agent został wysłany właśnie za Niko i doszło między nimi do starcia.
trudno się mierzyć ze sługami bóstwa, natomiast w tym właśnie momencie iskra wędrowca odpaliła i przeniosła Niko na Kaldheim. Co ważne, nasza postać posiada niezwykły talent do kreowania lustrzanych odłamków, które wykorzystuje w formie noży do rzucenia, a dodatkowo potrafi w nich uwięzić na krótki czas dowolne stworzenie, chowając je tam niczym do kieszonkowego planu. Na Kaldheim Niko wylądował w nomenie ludzi, Bretagard, gdzie szybko trafił do plemienia Kanach pod dowództwem Fyna. Legenda głosi, że niezwykła tarcza Fyna to tak naprawdę łuska węża Komy, a sam Fyn uważa węża za swoje przeznaczenie, które zawiedzie go do Sarnheimu. Fyn od jakiegoś czasu dręczony był przez tajemnicze wizje wieszczące zagładę świata Walkirii z rąk, a w zasadzie zębów Komy. W celu przeanalizowania wizji razem ze swoim plemieniem udał się do siedziby plemienia Omen Seekerów, którym dowodziła Orhaft Stoneback. Mistycy mieli mu pomóc w interpretacji wizji. Kiedy dotarli do Verdune i przywódcy obu plemion zasiedli do dyskusji, reszta ich ludzi udała się na ucztę do jednego z Longhouse'ów. Tam też Niko poznał boginię Birgi i jej kota imieniem Fred, z którym bawił się puszczając zajączki ze swoich lusterek. Nie do końca wiadomo z jakiego powodu, czy dla rozrywki, kaprysu, czy innego ukrytego celu, Birgi doprowadziła do konfliktu między coraz bardziej pijanymi plemionami. Starcie szybko zaczęło przeradzać się z karczemnej bijatyki w walkę na śmierć i życie. W pewnym momencie pojawiły się nawet walkirie. Niko je dostrzegł i zrobił coś, co nie mieściło się w głowie żadnemu mieszkańcowi Kaldheimu. Próbując załagodzić sytuację, uwięziło w swoim lusterku walkirię, po czym popędziło do Fyna i Orhaft po pomoc. Wodzowie opanowali swoje plemiona, które jak gdyby nigdy nic wróciły do biesiady, wybaczając i akceptując Birgi jej małą intrygę. Z bogami na Kaldheim tak widocznie jest, trzeba ich po prostu szanować, niezależnie od ich wybryków. Tymczasem Niko dzięki pomocy Orhaft i uwięzionej w lustrze Walkirii, jako pierwszy żywy śmiertelnik udaje się do Sarnheim, by ostrzec Walkirii o przepowiedni Fyna. Tworzący lustrzane odłamki wędrowiec przedziera się przez niekończące się hale Sarnheimu, by dotrzeć do skupiska Walkirii i przekonać je o grożącym im niebezpieczeństwie. Te, delikatnie mówiąc, mają go w głębokim poważaniu. Wierzą w swoją nieskończoność i przeznaczenie sprawiające, że Sarnheim jest integralną częścią Kaldheimu, o którym marzą wszyscy śmiertelni, trzymając ich w pewien sposób w szachu, jako element kultury, od którego ciężko jest się odwrócić. Niemożliwe jest więc, by ktoś lub coś mogło im zagrozić. Sęk w tym, że Niko przed chwilą udowodniło, że jeśli nie pochodzi się z Kaldheimu, to dużo łatwiej jest naginać te reguły, a nie jest on jedynym wędrowcą, który wpadł tutaj z wizytą. Dopiero powrót Aftyr, czyli Walkirii uwięzionej wcześniej w odłamku, sprawia, że skrzydlate stworzenia z obojętnych stają się wrogie. Zanim jednak Niko ma okazję wybronić się słowami z trudnej sytuacji, na niebie pojawia się gigantyczny kształt węża. Przepowiednia staje się faktem, a mieszkańcy Sarnheim nie bardzo mają pomysł na to, jak poradzić sobie z pochłaniającym ich światy wężem. Na rozwiązanie wpada jednak sam Niko, który postanawia zastosować tę samą zabawę co wcześniej z kotem. Wspólnie z Walkiriami koncentruje uwagę Komy na fałszywych wizerunkach i odbiciach w lusterkach, kierując go z powrotem w stronę Omenpaw, z którego wyszedł. Jako że dobrze byłoby się dowiedzieć, kto nasłał antycznego węża na Sarnheim, Niko rusza za nim. Myślę, że nie jest trudno domyślić się, kto za tym wszystkim stoi. Natomiast zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie uzbrojeni w dotychczasową wiedzę o planie, poznamy główny wątek z Kają i Tybaltem w rolach głównych. Mnie samemu bardzo podoba się klimat i konstrukcja tego świata. Ba, nawet historie zamieszczone na stronie Wizardów są o niebo lepsze niż to, co dostaliśmy przy okazji Zendikaru. Jeśli będą trzymać taki poziom, to może nawet uda im się przekonać takiego marudę jak ja, że jest to nie najgorsza droga do rozbudowy świata. Szkoda, że tego jest tak mało, ja bym jeszcze z chęcią poeksplorował więcej Draugrów i Krasnoludy, ale może to zostawimy sobie na Return to Kaldheim? Do zobaczenia za tydzień, cześć!